wywołana, to teraz przyjrzyjmy się przygotowaniom do euro, ale z perspektywy ludzi poruszających się na wózku. Dla nich właśnie przygotowywany jest internetowy przewodnik po mieście, który pokaże, jak przystosowane dla ludzi niepełnosprawnych są hotele, muzea, a nawet apteki. Olga Szewczyk-Zagórska. W czerwcu do Wrocławia przyjedzie kilkadziesiąt tysięcy kibiców. Wielu z nich wyruszy z tego miejsca i będą musieli zmierzyć się z barierami architektonicznymi. W jakim stopniu Wrocław jest przygotowany na przyjęcie niepełnosprawnych osób, sprawdzają wolontariusze Fundacji TUS. A my wyruszamy razem z nimi. Co mierzycie we Wrocławiu? We Wrocławiu mierzymy hotele, restauracje, sklepy, galerie, kina, muzea, wszystkie te miejsca, do których osoby niepełnosprawne chciałyby się wybrać. Takim miejscem może być panorama racławicka. Kupmy rampę. Dobra, okej, okay, chodź. Każdego dnia mierzą nachylenia podjazdu, wielkość wejść, sprawdzają dostępność obiektów pod kątem każdej niepełnosprawności. Ktoś się zgłasza, że jest niedowidzący, chce audiodeskrypcję, wtedy pani uruchamia tę aplikację. Rozpoczynamy sceną ataku kosynierów na baterie armat rosyjskich. Informacje, które gromadzą wolontariusze, trafiają do internetowego niepełnosprawnika i na stronę cafefutbol.eu. System sam ocenia dostępność obiektów dla ludzi niepełnosprawnych. Niepełnosprawnik jest partnerem CAFE, europejskiej organizacji charytatywnej, która promuje równy dostęp do imprez sportowych. We Wrocławiu w czerwcu będzie około 500 niepełnosprawnych kibiców. To dla nich zbierane są informacje. Na pewno przyda się strona, na której te informacje będą zebrane w pigułce. Nie tylko dla euro, tylko dla nas, dla wszystkich. Czyli po to, żebyśmy my wychodząc z domu, idąc na przykład z kimś do restauracji, czy do jakiegokolwiek lokalu, czy do kina, wiedzieli, co nas tam czeka. A Fundacja TUS czeka na wolontariuszy, bo we Wrocławiu jest ich tylko czwórka. Od połowy stycznia zmierzyli blisko 500 obiektów. To wciąż za mało. Wolontariuszem w naszej fundacji może zostać każda osoba, która skończyła 18 lat, niezależnie od tego, czy jest pracująca, czy nie, czy studiuje, czy się uczy. Praca ogólnie nie jest zbyt męcząca, trzeba czasem się troszeczkę nachodzić. Pomiary są krótkie, trwają około paru minut. Te kilka minut wystarczy, by w bazie pojawiło się kolejne miejsce dla niepełnosprawnych. Wrocław, Olga Szewczyk-Zagórska.